Jastrząbi hełm, to dla druida, złoto jakiś pierścionek mi wypadł. Wszystkie domany sobie wypijemy, zwiększą obrażenia i wybuch zwłok. O kurczę, Herkasim coś ostro obrażał. No, zatruli go dosyć nieciekawie. Miksturka portal złoto. Jeden mi tutaj wysiadł, szkielet. Rękawice złoto, zwój portal do miasta. Gdzie jest ten kurczę syn? A to da się gdzieś kryje, to niech sobie tam bierze i siedzi. 346 sztuk złota, nie tylko poziom kolejny. Panowie, nie interesujcie się tam, tym się w sam burzy. Uhu, coś za mną biega. Na antigratę tam się, musimy to sieknąć w niej. Ok, zrobiliśmy nowy poziom. Dobra, nie idźcie za tamtym siewcem burz. Zdobyłem w tym nowy poziom, na razie sobie go nie będziemy brali. Za nimi, no i przyjaciele. Brat bez skazy mi wypadł superacko. Ok, ja sobie w tym momencie wezmę poziomik. Mam 59 poziom, 2 do siły, 1 do zręczności i 2 do żywotności. Czyli tutaj mamy co ciekawego. Tutaj jest tak i tutaj jest tak. Czyli ja bez mojej różdżki nie mam żadnego tutaj punkcika do wybuchu zwłok, tak więc sobie wpakuję go. A z różdżką będziemy mieli plus 1, czyli troszeczkę więcej mamy. Czyli mamy 3 punkciki, nie 2. Pozbieramy wszystko i lecimy do przodu tam, gdzie nas jeszcze nie było. Bo czasami mogę sobie wziąć i wymienić tą różdżkę. Coś ciekawego wypadło, na przykład plus 3 do szkieletów, a plus 0 do wybuchu zwłok, to żebyśmy później nie pokali, że nie mamy punkcików wpakowanych w tamtą umiejętność. I tutaj znowu trzeba wziąć te wszystkie pieczęcie, odblokowywać. Czy mam poziom 59 tutaj? Kasi ma poziom 58, ma 69 do wszystkich tutaj odporności. No i cacy, wybuchamy, używamy sobie tutaj wybuchu zwłok ładnie na tych wszystkich przeciwnikach. Miksturka domany, zwój identyfikacyjny. Wybuch zwłok. Bitewny miecz. O kurczę. O, mam tutaj tą kapliczkę z umiejętnościami, z placką. Sobie ją później weźmiemy i użyjemy. Brylant bez skazy mi tutaj wypadł. Tutaj nie widzimy nic ciekawego, zaraz będzie po moim golemie. Na razie nie chcę tą kawiczkę klikać. Wykrzyjamy obrażenia, duży talizman. Ciekawy jestem, co to za talizman być. Zatruli mnie, tak więc wypiję sobie tą miksturkę antidotum plus 6-10 obrażeń od zimna. Nie no. Jakaś laska mi wypadła ciekawa. Zamieć, meteor, pożoga. Broń dwuręczna. No to spoko, tacy zemiaszu. Ok, wszyscy są tutaj aktywni, moi drodzy przyjaciele. Czyli na razie te dwie rzeczy sobie już na sam końcu weźmiemy i odpalimy. W sumie tak. Więc zatem wracać, klikniemy sobie w tą i od razu pójdziemy do walki z Diablo. Właśnie, że tutaj mamy ładnie wyczyszczone. Panów jadu tutaj mamy. 59, 58, niedługo kasem też będziemy 59 poziom. Co to w ogóle mam za przedmieciki? Też pasowałby mi powiem troszeczkę sprzętu. Kasi mówi, by pasowało troszeczkę sprzętu po wymieniać sobie. Idźcie też tutaj z drugiej strony, panowie, nie idźcie tamtąd, z tamtej tylko. Bitewna strzałka. Noże dorzucone. Fajnie. Lekki pas. Co w tym schowku mamy? Nic ciekawego. Zwój identyfikacyjny.
Nie, w ogóle mam zwoi 13. Pan jadł 404 sztuki złota. Znaczy nie, idziemy do przodu. Obiecny cały Lord the Sis. Szafir bez skazy. Kolejnych panów jadu zajmamy. Golema są też zawany. Szczerze mówiąc, co najbardziej mnie interesować będzie później ten. Żelazny golem, mistrzowa, nie wiem, golem mamy przyzwanie odporności, gliniany golem 20% do szkód, czynności ataku. Krwawy golem do życia plus 5%. Ognisty golem plus 6 do obrony, obrażeń na poziom. Czyli krwawy golem będzie mi tutaj potrzebny. Następny poziom, życie 30% premia do ataku. Szybkość, szybkość chodzenia, to do życia mi tutaj będzie. Żeby więc wzrastało. Lądowajcie na tych przeciwników. W międzyczasie idę sobie tutaj odpalić tą pieczęć. Tych pojedynczych przeciwników, którzy w zasadzie niezbyt oni mnie tutaj interesują. Nie mogę sobie tu używać wybuchu zwłok, mam tych całych też zagłady. Miksturka do leczenia. Dobra, nie mam tutaj zapewnione miksturki do lamp. Lord the Seas, nie umarł, wyjątkowa siła. Zaklęte. Zaklęta aura. Zaklęta aura i spalanie many. Dawać mi tego Lord of the Seas, co tam ciekawego mi po... Zostałem kurno chata zatentegowany. Zostałem niezatentegowany, jak ja mówię. Zarażony, zatruty. Okej, okay, byłoby to po dobrej jakości. Idziemy tutaj na prawo. Jeszcze na prawo nie było w ogóle, jaki mamy hełm. Taki on. 58 do obrony. I troszeczkę punkcików do many. Więc odsuniemy się na odpowiednią odległość, zwiększamy obrażenia. Opla. Trochę się na tym siedzeniu poprawię, bo tylko trochę zaczyna brać i boleć. 59 poziom mamy. Podniesiemy sobie tą miksturkę. I kolejnych przeciwników. Zwiększamy obrażenia, odpowiednio się tutaj weźmiemy i odsuniemy. Łata i po tym kolesiu, tutaj też nic ciekawego, nie widzimy płaszcz templariusza. Jestem przeciążony. Taki on płaszcz. Niemożliwe. Uwielbiam taką sytuację w Diablo, szczerze mówiąc. Troszeczkę sobie tutaj poprzerzucamy te przedmioty, żeby sobie ten płaszcz podnieść. Taki on, 261 do obrony. Dobra, na razie niech sobie go będziemy tutaj mogli trzymać. Odpalimy sobie tą oto pieczęć, tą też sobie odpalimy. Przeciwnicy mi tutaj on wyskoczą, panowie jadów. Po golemie. Większe wrażenie jakby co. Jakieś zwłoki tam będą, to więc sobie weźmiemy i będziemy używać. Okej, okay, złoto portalu. A i tam w ogóle z miksturkami, dobrze stoimy. Złoto. Rogatych mnie interesuje, kontrz, szczerze mówiąc, też mnie interesuje, kontrz, to będzie taki mieczyk. Nie mogę. Rogatych to jest dla barbarzyńcy ciekawe dosyć. Chciałem te wszystkie jeszcze sobie wpakować do mojej skrzyneczki. Jestem ciekawy, czy mógłby sobie coś zidentyfikować, chyba nie? Czyli to tutaj, to tutaj, to tutaj, to tutaj. To damy tutaj, to sobie zaraz weźmiemy i sprzedamy. Na drugim tutaj nie ma nic ciekawego, coś podniosę, nawet nie wiem co. I lecimy sprzedać te rzeczy, rzucimy sobie okiem też na różnego typu różdżki. Handel. Ci mogę sprzedać dosyć dużo kasy, to w ogóle kosztuje. I jak tam w ogóle stoimy z tymi rzeczami? Czekajcie, mnie interesują różdżki. Czyli do wysysanie życia. Nic ciekawego. Plus 2 do klątw, nic ciekawego. Coś miałem robić, zapomniałem, kurna, a to co? A to chyba było dosyć coś ciekawego, nie? To i to sobie możemy w sumie podnieść. Kolczuga.
Niemożliwe. Okej, okay. Co ty zajmasz, czyli tą oto już sobie odpaliliśmy, tą sobie też odpaliliśmy. Czyli już mamy trzy tego typu pieczęci odpalone. Idziemy, znaczy ostatnie dwie sobie odpalimy. Nie będziemy mieli walki jak chata z Diablo. Widzimy to akcję. Zwłoki, mamy tu jakieś przeciwników, które mogę sobie używać, mamy. Nie ma. Okej. Okay. Siewcy w buszku tutaj mamy. Golem mi wysiadł. Mamy identyfikację. No i co wam powiem, mamy w tym momencie walkę z Diablo. Więc wypijemy sobie kapliczkę, stworzymy sobie 10 szkiecika. Doszedłeś tak daleko, jedynie po to, by umrzeć. Stary, nie denerwuj mnie. No nic, golema sobie tutaj zawołamy, żebym pomagał. Na razie w sumie dosyć jest ciekawa sytuacja. Co chwilę Diablo się golemem zajmuje. Życie mu troszeczkę tam spada, od czasu do czasu. Większe obrażenia. Chyba, że ten Akasin go tak bierze, spowalnia. No to fajnie byłoby. Diablo, Diablo. Jeszcze troszeczkę mu życia zostało. Antidotum. Kuszę. Napierśnik. Szczerze mówiąc, kurna, strasznie dzięki mi rzeczy dał to na to. Czego ci trzeba? Przyjaciel mój ciekawy, taki hełmik, tam. Panowie. Nic ciekawego tutaj, kurna, ta nie widzę. Tam mnie rupiecie mi tutaj koleś tam. Nie hazard, tylko handel, bo w hazardzie są chyba tańsze przedmiociki. Nic ciekawego. Nic ciekawego. Nic. Trzy do mistrzostwa wywładają golemami. No nie wiem, czy to jest w ogóle na czegokolwiek potrzebne. Jestem przeciążony. No nie zbieram to, co możemy zebrać. Tutaj na lewo, gdzie rozwaliliśmy tych przeciwników, może coś ciekawego jeszcze. Że talizman, jak go wcześniej widziałem ten talizman, czy nie? Tak, widziałem go. Mogę sobie go później sprzedać w mieście. Jeszcze nic ciekawego, kurna, to nie ma. Wracamy się do miasta zatem, moi przyjaciele, lecimy do aktu 5, do Harrogard. Idziemy do mojej przyjaciółki. Miłego dnia. Ja. To ci zaraz sprzedamy. Tutaj pokaż mi różdżki, może coś ciekawego będziesz miała. Moja przyjaciółka za różdżkę jakąś, która by mnie interesowała. Ludzkości, fascynacja. Możliwie nie mogę szkieletów. Dobra, nie masz nic ciekawego, szczerze mówiąc. To ci mogę sprzedać. Kurna, ale chyba dziewię. Zaraz sobie wezmę i psiknę. Niechcąco. Ja bardzo was przepraszam. Troszeczkę przejdziemy, bo jestem. Ok, wszystko nie posprzedawaliśmy. 9 szkiecików mamy. No więc pakujemy się na poziom drugi. Tutaj, no, mapę w sumie troszeczkę mamy już tutaj z tym mapy odkryto, no nie wiem dlaczego. W innych aktach mapy bym biorą i znikają, a w tym akcie mapa mi została. Wielki talizman, olewa miksturka, napiję się czegoś, bo nie mogę mówić w ogóle. Okej, sorry. Olewa mikstura, runka etychy, plus 38 domany. Taki talizman dla mojej przyjaciółki.
Byłby bardzo dobry dla... dla czarodziejki. Może kiedyś jej go podrzucę. Więc w tym momencie, jak mamy trochę miejsca w moim ekwipunku, tak więc sobie go weźmiemy. Miksturki tutaj wypadły do many, do leczenia w ogóle. W grobowcu coś tam ciekawego mamy, 275 sztuk złota. Zło identyfikacyjny. Okej, już jestem, sorry. Wszystko w porządku, żyję. Miksurki do leczenia bym sobie tutaj podnosił. Chociaż Kasim dosyć dobrze sobie w tym momencie radzi z tą nową bronią. Złoto. Tam gdzieś jakiś zwój do portalu mi wypadł, sobie go podniesiemy. Kurna chata, ja tu mam przeciwników. Okej, miksurka wytrzymałości, super, skoło, cacy, zabijmy aż tłumą, miksurka do leczenia. Jestem przeciążony. Jeszcze mam wszystko, kurna, to przeciążone. Lekka kusza mnie jeszcze, że więc nie interesuje. I na dole mam jakieś chyba, znaczy, czekajcie, tutaj mam gdzieś pokazane mapie przejście, czy nie. O, to jest na dole, to super. No jak się dosyć szybko wyrobimy z tym całym bossem ostatniego aktu, którego ja w tym momencie, kurczę, nie mogę sobie przypomnieć. Okej, nawet tutaj nie piszę, jak on się nazywał. Podwójny łuk mi tutaj wypadł. Miksturkę do many. No to na sam końcu zajmie mi się też tym całym bossem z drugiego aktu. Jakaś kurczyka mi wypadła, to kurczyka szczerze mówiąc nie jest mi nie wiadomo, jak bardzo potrzebna. Tych kadawerów do pokładania. Wybuch zwłok, moi przyjaciele. Miksturka wzmocnienia. Do many i do leczenia. Nie mogę do leczenia sobie jakąś miksturkę podnieść, nie? Mam wszystko, kurczę, zajmiaszczo. Szable dobrej jakości, zapomniane. No, szable bym sobie gdzieś tutaj mógł wziąć i wcisnąć. Ta. Od 3 do 8. Dwie dziurki ma. Fajny bardzo przedmiocik. Sobie go zatrzymam, jakby co. Dobre jakości rzeczy są ciekawe. Znaczy idę w miejsce, w którym szczerze mówiąc zdobędę jakieś punkty doświadczenia, jakieś nowe potworki są. Ja poziom 60 niedługo. Jestem z tego powodu bardzo happy. Dziki topór i napierśnik dobrej jakości, bez żadnych dziurek. Taki napierśnik jest to. Niezbyt ciekawie. 518 sztuk złota. Wężowy magus. No i szkielety różnego kraju. Kościeje się tutaj nazywają też szkieleciki. To jest zejście na poziom trzeci upi. Coś na poziomie trzecim, to jest zejście na poziom czwarty na dole. Mamy tych małych skurczybyków, zabójców dusz z tymi zrurkami. A my to jest odtajniania miksturka, miksturka do życia, miksturka wzmocnienia, kurna, to nie mam już miejsca do miksturka wzmocnienia. Portal do miasta. Kurna, ta ile ich tutaj jest, co ja i po prostu biorę i uwielbiam. Jest sobie miksturkę do życia. Złoto. Jakie rękawice mnie interesują. Nie chcę iść tam, gdzie tam mnie oni prowadzą, tylko chciałem jeszcze iść do miejsca docelowego. Próbowcy tutaj nie ma nic ciekawego. Kurczę, tam maczuka dobrej jakości. O, rękawice koloru zielonego. No takie rękawice, jakieś miejsce by mi się przydało w moim ekwipunku. Sobie od razu weźmiemy i zidentyfikujemy Saigona. Bron 12, kurna. Stary, nie nerwuj mnie. Jestem. Tym ekwipunkiem nie zmierzę sobie w tym. Mam tutaj zapełnione, dobra. Tu pas bez skazy. Oj, tragedia.
Czekajcie, czekajcie, jakoś sobie to wezmę i nie ogarnę. Na pewno sobie tego nie ogarniemy w ten to sposób. Nie no, kilka rzeczy musimy sobie wziąć i... wpakować tam.